Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Zabito niewygodną dziennikarkę. Jest to już kolejny przypadek śmierci niewygodnej osoby, który nagłaśniamy na kanale wideo w ciągu ostatnich kilku tygodni. Pierwszy był pan doktor, naukowiec, lekarz z tytułem doktora, który przez ostatnie dwa lata bardzo mocno krytykował rząd i. Postulował bardzo konkretne rozwiązania w związku z zarazą. Teraz, po mniej więcej dwóch latach, rząd, nic tego nizowego, zrobił mniej więcej to, co pan doktor świętej pamięci postulował, że rząd powinien zrobić od samego początku. Niestety pan doktor nie doczekał się ani przeprosin, ani podziękowań, bo nie żyje, a rodzina zaczęła się zachowywać co najmniej dziwnie. Zupełnie tak, jakby się bała. Potem bardzo mocno nagłaśnialiśmy sprawę radcy prawnego, prawnika, który w wieku 34 lat wyszedł z domu i nie wrócił, a po ponad miesiącu jego ciało wyłowiono z rzeki. W sprawie nie byłoby nic takiego strasznie dziwnego, wszak wypadki chodzą po ludziach, gdyby nie to, że. Ten yy, radca prawny wyszedł z domu po północy bez telefonu. Wygląda na to, że został wywabiony lub że poszedł na spotkanie z jakimś świadkiem, a do tego jeszcze współpracował z organizacją, która dość oficjalnie mówi, że będzie chciała wyciągać konsekwencje prawne wobec rządu za to, co rząd wyczyniał przez ostatnie dwa lata. Radca prawny współpracujący z taką organizacją w sposób oczywisty był niewygodny i zapewne miał dostęp do bardzo szerokiej wiedzy. Jest to już kolejna seria tego typu dziwnych, e, dziwnych zgonów. E, poprzednio był na przykład przypadek dziennikarki, która to, tropiła aferę pedofilską, a także pana Kudlińskiego, prepersa, który. No, mówił bardzo dużo bardzo niewygodnych rzeczy. Linki do vlogów o tych przypadkach znajdują się w opisie, gdyby ktoś nie oglądał i miał ochotę sobie przypomnieć, albo miał ochotę pomóc dotrzeć z tamtymi materiałami do większego grona odbiorców, żeby więcej ludzi dowiedziało się o tym. I ktoś może powiedzieć, Krzyśku, ale po co ty o tym mówisz? Po co w ogóle o tym mówić? To niedobra jest, rozsądnie jest. O tym milczeć. No i pewnie będzie miał rację, bo sprawa dziennikarki, która, i tutaj słuchajcie, cytat, została zabita strzałem w głowę w czasie, uwaga izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców, jest bardzo dziwna. Dziwna jest o tyle, że mimo tego, że opisały ją media głównego nurtu, za chwilkę będziemy powoływać się na artykuł Gazety Prawnej, a także Wirtualnej Polski, a także do sprawy odniósł się e, Polski MSZ, no to bardzo mało ludzi o tej sprawie wie. Dlaczego? A no dlatego, że algorytm Google'a jakoś bardzo kurczę nie lubi tego tej sprawy. Drodzy państwo, no taka informacja i naprawdę strasznie ciężko się dowiedzieć. Strasznie ciężko trafić na te artykuły. Do tego stopnia, że nawet znając medium, na którym to stoi, czy na przykład Gazeta Prawna, a także znając dokładnie tytuł, no ciężko jest wygooglać dany artykuł, także ewidentnie przycinka zasięgów jest bardzo, bardzo duża. Biorąc pod uwagę, że Google i YouTube to jest ta sama korporacja, YouTube należy do Google, no to algorytm YouTube'a na pewno tego tematu też nie polubi, na pewno też będzie przycięty zasięg. Nie daj Boże, coś więcej. Ale, drodzy Państwo, wydaje mi się, że ludzie powinni wiedzieć, że dzieją się na świecie bardzo dziwne rzeczy i trzeba je nagłaśniać. Jeśli chcesz mi pomóc dotrzeć z tym vlogiem do większej liczby osób, możesz zrobić to bardzo prosto. Żeby algorytm YouTube'a zaczął lepiej traktować ten artykuł, wystarczy, że, ten artykuł, że, że dasz temu vlogowi łapkę w górę, napiszesz coś w komentarzu oraz przede wszystkim obejrzysz go od początku do końca, najlepiej w playliście, link do playlisty jest w opisie, a także udostępnisz go. Udostępnisz go, gdzie się tylko Da, jak masz możliwość napisania artykułu i tam wstawienia linku do tego strona, vloga, albo na przykład embedowania go, czyli wstawienia go w formie playera, no to też bardzo, bardzo, bardzo mi pomożesz. Bo drodzy Państwo, no kurczę, dziennikarka została zabita strzałem w głowę w czasie izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców. Drodzy Państwo, nalot na obóz dla uchodźców. Fajne, nie? I wydaje mi się, że trzeba to nagłaśniać, bo tak jak mówiłem, jak się tylko zaczynała wojna na Ukrainie, że wiele będzie się działo rzeczy dziwnych, niewyjaśnionych, złych, pod medialną ochroną wojny na Ukrainie. Niestety, tak to się już złożyło, że w w, w uwadze ludzi istnieje tylko jeden konflikt ten na Ukrainie. Tylko o tym się mówi. Jeżeli wejdziesz w jakieś agregatory treści, które pokazują artykuły z mediów głównego nurtu, to tylko Ukraina, 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 Ukraina. Ewentualnie jeszcze Putin grozi, Biden odpowiada, wywiad Ukrainy to, wywiad Ukrainy tamto. Dochodzą newsy do takich niesamowicie Szczegółowych informacji, typu gdzieś tam rozwalili jeden czołg. I, I po prostu tego jest zatrzęsienie. A tymczasem, drodzy Państwo, ja oczywiście potępiam wo wojnę na Ukrainie, w tym sensie, że potępiam rosyjską agresję na Ukrainę. To jest bestialstwo, co Putin robi. Ale tak jak anonsowałem już w lutym, jak to się zaczęło i potem wielokrotnie powtarzałem, to nie jest jedyna wojna na świecie. Tych konfliktów jest sporo. Izrael też jest stroną. Co najmniej jednego konfliktu. Nie nazywa go wojną, ale wiele to, w moim odczuciu, niekoniecznie musi zmieniać. Wszak, nazewnictwo jest różne. Putin też pierdzieli, że to, co robi na Ukrainie, to nie jest wojna, tylko operacja specjalna. I jaka to jest różnica dla ludzi, którzy tracą życie, tracą majątek, albo dla dzieci, które muszą uciekać z własnych domów? I właśnie Mimo tego, że no ktoś tam powie, no po co o tym mówić, to niedobra jest, rozsądniej jest o tym milczeć, i pewnie będzie miał rację, bo chociażby ze względu na przycięte zasięgi. No to, no to ja bym chciał właśnie, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tak, że na świecie w tym momencie toczy się tylko jeden konflikt i tylko jednym ludziom toczy się krzywda. Jeszcze raz, potępię, jeszcze raz po, przypomnę i podkreślę. Potępiam rosyjski atak na Ukrainę i Ukraińcom dzieje się krzywda, ale warto też powiedzieć, że innym ludziom, innym narodowościom też dzieje się krzywda i im też należy się współczucie. Drodzy Państwo, no to co? To może przeczytamy sobie artykuły źródłowe. Łatwo nie jest ich znaleźć, jak już powiedziałem, ale to są media głównego nurtu, więc możecie sobie tam potwierdzić, że to się, drodzy Państwo, dzieje. Um, yeah. I pierwszy będzie, może, gazeta prawna. Shirin Abu Akhel, palestyńska dziennikarka Al Jazeera, zastrzelona na zachodnim brzegu. Tak brzmi tytuł artykułu napisanego przez osobę, która się niestety nie podpisała a bardzo szkoda na podstawie depeszy papowskiej to jest ciekawe. znaczy dla mnie to nie ma większego znaczenia, bo ja osobiście nie nie jakby nie, nie patrzę na religię ludzką, ale można znaleźć w internecie informację, że pani była chrześcijanką. To taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Czytamy. Wieloletnia dziennikarka Al Jazeera Shirim Abu Akhal zginęła w środę od strzału w głowę w czasie izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców w mieście Jenin, położonym na zachodnim brzegu, o czym poinformowała arabska stacja telewizyjna. Według Al Jazeera Akhal zginęła z rąk Izraelczyków. Strona izraelska nie potwierdziła zarzutów. To jest bardzo znamienne. Nie potwierdzili zarzutów, ale też nie zaprzeczyli. Czyli de facto się przyznali, a jednocześnie powiedzieli, że nie będą o tym gadać. Taka jest moja opinia w tej sprawie i to jest przykre, drodzy Państwo, w ogóle. Co to znaczy nalot na obóz dla uchodźców? Nalot na obóz dla uchodźców to jest dokładny cytat. Strzał w głowę. Wierzycie w to, że dziennikarka, nie wiem, próbowała strzelać do żołnierzy, i oni się tylko bronili? Wiecie, naprawdę, przez około 40 lat życia, z czego ładny parę lat w, w mediach, Różnych dziennikarzy widziałem i różne kreatury, które nazywały się dziennikarzami, a w życiu nie powinny się tak nazywać, bo na przykład bardziej propagandyści i to czasem na usługach rządu. Natomiast, no kurczę, nie pamiętam sytuacji, żeby dziennikarz próbował strzelać do żołnierzy. Raczej, raczej, nawet w drugą stronę, dziennikarze moim zdaniem mieli taką przypadłość, że jak coś się działo. To tylko filmowali i nie reagowali. Dla mnie to było nawet wręcz bezduszne. Widzieli, że dzieje się zło i zamiast pomóc, to po prostu to zło dokumentowali, nagrywali. Oni to tłumaczyli, że rolą dziennikarza jest dokumentować, a nie ingerować. No, dla mnie jednak dziennikarz jest również człowiekiem i powinien. Ingerować, powinien przeciwdziałać złu, no może dlatego przestałem być dziennikarzem, zostałem vlogerem. Tu robię co ja uważam. A w zasadzie co ja uważam, a regulamin YouTube'a pozwoli, bo to też jest ważne. Inny dziennikarz, Ali Samudi, został ranny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podało Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Samudi przekazał, że wraz z grupą reporterów, w tym z Abu Akhal, znajdował się nieopodal obozu w Dżeninie, gdy doszło do tragedii. Wszyscy mieli na sobie hełmy i kamizelki z oznaczeniami dziennikarskimi. W, grupie miała, w grupę miała zostać bezpośrednio wycelowana broń sił okupacyjnych. Tak. drodzy państwo, jak ktoś, jeśli ktoś nigdy się nie znajdował po niewłaściwej stronie lufy, że się tak wyrażę, to nie zrozumie, jak to jest. Uwierzcie mi, nie pytajcie, skąd to wiem, ale wiem, jak ktoś w ciebie nagle zaczyna celować, to to bardzo mocno zmienia perspektywę. Oj, bardzo. Abu Akhel pracowała dla Al Jazeera od roku 1997. Według stacji została zabita z zimną krwią, co stanowi okrutną zbrodnię łamiącą prawo międzynarodowe. Mi się wydaje, że też łamie kodeks karny każdego cywilizowanego kraju. Wydaje mi się, że ja nie znam kodeksu karnego Izraela. Nigdy w tym kraju nie byłem. Jakoś nie mam ochoty jechać. Tam podobno kiedyś był incydent, że w Polaków rzucano kamieniami. Ja, ja, ja nie. Wiecie, jest wiele miejsc, w których Chętniej wezmą moje pieniądze niż na przykład Izrael, Stany Zjednoczone, jakoś do tych krajów mnie nie ciągnie. Znowu, w Stanach Zjednoczonych te procedury na lotnisku mnie odstręczają. Natomiast, no, drodzy Państwo, wydaje mi się, że no w Izraelu też w kodeksie karnym jest jakiś przepis, który mówi, że zabijać zimną krwią ludzi nie wolno. Niezależnie od tego, czy są dziennikarzami, chrześcijanami, muzułmanami, yy, żydami, czy w ogóle poganami, albo, yy, albo ateistami. No, wydaje mi się, że ludzi zabijać nie wolno. Kropka. Ale jestem pewny, że jako, że jest to poważny, cywilizowany kraj, to taki zapis w ich kodeksie karnym też istnieje. Jak przekazuje Jeruzalem Post, Rzecznik IDF, IDF to jest skrót od Israel Defense Force, taka trochę myląca nazwa, Ran Kochaf nie wierzy, że to Izraelczycy zabili dziennikarkę, więc zaoferowano przeprowadzenie wspólnego śledztwa z Palestyńczykami. Jeśli śmierci dziennikarki winni są izraelscy żołnierze, to wezmą na siebie odpowiedzialność. Poinformował kocha. Niech to sami wezmą na siebie odpowiedzialność. A to nie jest tak, że odpowiedzialność, a raczej wymiar kary powinien wymierzyć im sąd? Tom Nides, ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, powiedział, że Shirin Abu Akhel była obywatelką amerykańską i wezwał do dokładnego zbadania okoliczności jej śmierci. Ponieważ Palestyń, palestyńscy i izraelscy urzędnicy przedstawili sprzeczne relacje na temat tego, co się stało z doświadczoną reporterką, poinformował w środę portal Axios. Izrael zajął terytoria na zachodnim brzegu Jordanu i przejął kontrolę nad wschodnią Jerozolimą w roku 1967. Na obszarze tym powstał szereg nielegalnych osiedli. Zamieszkiwanych przez izraelskich osadników. Ja teraz to czytam z dziennika Gazety Prawnej, żeby nie było, że ja tak twierdzę, to tak twierdzi dziennik Gazeta Prawna. Yy, dotychczasowe próby uregulowania sytuacji na zachodnim brzegu nie przyniosły efektów, a źródłem jest PAP. I teraz jeszcze drugi artykuł z wirtualnej Polski pana Radosława Opasa. Yy, to tylko takie nazwisko, żeby nie było. A pan w ogóle wygląda na bardzo szczupłego i sympatycznego człowieka. Bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Bardzo fajne artykuły pan pisze. Jestem fanem. Nie żyje dziennikarka Shirin Abu Akhel. Polskie MZ zabrało głos. Przeczytajmy może cały artykuł. On jest niedługi. Zobaczymy też, jakie tam są różnice w przekazaniu tej informacji. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w sprawie tragicznej śmierci dziennikarki arabskiej telewizji Al Jazeera. Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera. Sytuacja, w której podczas operacji militarnej giną cywile, nie powinna się wydarzyć. Czytamy w komunikacie. Proszę Państwa, to jest bardzo odważny komunikat polskiego MSZ-u. W ogóle ostatnio polski MSZ, mam wrażenie, że ma takie. Lepsze dni. Po tym, jak rzecznik MSZ-u chlapnął, że wszyscy jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, a pan minister Rał no, też się nie popisał, nie zmieniając rzecznika, no to ostatnio mają bardzo dobre dni. Chociażby na przykład po incydencie ze Sztuczną Krwią. No, tam minister, koordynator służb specjalnych. No, bardzo mocno nie zabłysnął, za to MSZ wydał bardzo dobre oświadczenie w tej sprawie. Natomiast to tutaj jeszcze raz przeczytajmy to oświadczenie. Polska potępia strzelanie do dziennik Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera. Sytuacja, w której podczas operacji militarnej giną cywile, nie powinna się wydarzyć. No, tutaj moim zdaniem yy, MSZ, choć nie mówiąc tego wprost, no, bardzo wyraźnie Staje po jednej stronie i bardzo wyraźnie mówi komu wierzy. Prawda? Um, zresztą też mi się wydaje, że no, ta pani raczej sama sobie tego nie zrobiła. No tak mi się wydaje. W środę rano wieloletnia dziennikarka Al Jazeera, Shirin Abu Akhal, zginęła od strzału w głowę w czasie izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców w mieście Jenin. Położonym na zachodnim brzegu. Według Al-Jazeera Akhal zginęła z rąk Izraelczyków. Strona izraelska nie potwierdziła zarzutów. Inny dziennikarz, Ali Samudi, został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, podało Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. No to kurde jest naoczny świadek z tego, co rozumiem. Do tego wydarzenia odniosło się w środę polskim MSZ. Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera. Mi się wydaje, że troszkę lepszy byłby ten komentarz, gdyby było tak: Polska potępia strzelanie do niewinnych ludzi, również do dziennikarzy. Również do telewizji Al Jazeera. Bo to trochę brzmi tak, jakbyśmy potępiali strzelanie do Al Jazeera, ale nie wiem, do TVN-u to już można. No mi się wydaje, że do dziennikarzy TVN-u także nie wolno strzelać. Tak mi się wydaje. A generalnie uważam, że generalnie do niewinnych ludzi strzelać nie wolno. No mi się wydaje, że na przykład do Putina w tej chwili mamy pretensje, bo jego żołnierze strzelają do niewinnych ludzi. I zawód wykonywany przez tych ludzi, moim zdaniem, nie ma znaczenia. Dlatego ja bym inaczej to sformułował, ale MSZ, moim zdaniem, bardzo, bardzo sklasą. Jeszcze raz, to jest takie dobre, dobre oświadczenie, że przytajmy od początku jeszcze raz. Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera, do którego doszło dzisiaj rano pod Dżenin na palestyńskim terytorium. Na palestyńskich terytoriach okupowanych. No to powiedzieli, że według nich doszło, czyli już wprost powiedzieli, komu w tej sprawie wierzą. No i powiedzieli, że to są palestyńskie terytoria. No to w tym momencie tak bardzo wkurzyli Izrael, jak Putina wkurzają ci ludzie, którzy mówią, że Krym jest to terytorium czasowo okupowane przez Rosję. Strzały, w wyniku których poniosła śmierć, Shiren Abu Akla, a drugi reporter został ciężko ranny, uderzyły także w wartości cywilizowanego świata. O cholera, ale to jest mocne. Ja bym tak mocnego oświadczenia nie napisał. Wolność prasy. I prawo do informacji. Czytamy w oświadczeniu podpisanym przez rzecznika MSZ Łukasza Jasinę. No, generalnie, jak polityk pis czy tam urzędnik z nadania pisowskiego, mówi o, o, o wolności prasy i prawie do informacji, to trochę tak, jakbym ja mówił o zdrowym trybie życia, o fitnessie i udzielał porad żywieniowych i jednocześnie porad odnośnie Korzyści z posiadania krótkich włosów i bycia dokładnie ogolonym. No niemniej jednak cieszę się, że PiS uważa, że powinna być wolność, że powinno nabyć wolność prasy i prawo do informacji. Mam nadzieję, że wreszcie zaczną, zaczną coś takiego wprowadzać w Polsce. Byłoby bardzo miło, zwłaszcza w kontekście tego, jak tam ostatnio dwa portale zamknęli. Nie? Jeden nosi nazwę Wolne Media, żeby było śmieszniej. W dokumencie podkreślono, że okoliczności tego wydarzenia należy zbadać w bezstronny sposób, a winni powinni zostać postawieni przed sądem i ukarani. Sytuacja, w której podczas operacji militarnej giną cywile, nie powinna się wydarzyć. Rodzinie i bliskim zabitej, nie że zginiętej, zabitej dziennikarki przesyłamy wyrazy współczucia a rannemu dziennikarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia czytamy Izrael no i tutaj znowu jest Izrael zajął terytoria na zachodnim brzegu Jordanu i przejął kontrolę nad wschodnią Jerozolimą w roku 1967 na obszarze tym powstał szereg nielegalnych osiedli zamieszkiwanych przez izraelskich osadników dotychczasowe próby uregulowania sytuacji na zachodnim brzegu nie przyniosły efektów. To jest dokładnie taki sam akapit, który był w dzienniku gazecie prawnej. Taka ciekawostka, drodzy państwo. To przypadek jest. No i co, drodzy państwo? To tyle, jeśli chodzi o mnie. Jeszcze raz podkreślę, bo tutaj ja bardzo mocno potępiam to, co się dzieje, drodzy państwo. Znaczy po, raczej potępiam działania zbrojne Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. To, co tam się robi, to, yy, to jest bardzo złe i tak nie powinno być. Ja mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej się skończy, bo giną ludzie i to niedobra jest. To, to jest coś bardzo złego. Bardzo mi, się, bardzo mi się to nie podoba. Tak uważam. Natomiast, drodzy Państwo, nie może tak być, że tylko dlatego, że w jednym miejscu dzieje się zło, to my zapominamy, że w ogóle istnieje coś takiego jak reszta świata, a istnieje reszta świata i tamte problemy nagle się nie rozwiązały, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za zło w innych miejscach świata, czują się teraz. Podwójnie bezkarni, bo im się wydaje, że, że spotka ich mniejsza krytyka, mniejsze prawdopodobieństwo, że, że podniosą konsekwencje, bo się nikt tym nie interesuje. No, ja się interesuję, drodzy Państwo. Zobaczymy, czy Wy się też interesujecie. Zobaczymy, ile będzie łapę w górę, komentarzy, udostępnień. Dzięki temu ten vlog ma szansę dotrzeć do większej liczby osób. Tak naprawdę tylko dzięki Wam. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!